Wymyślam i komentuję i narracuję ja, czyli Malczu. Mistrz. Dobrze. Geralt! Geralt! Siema, słucham, Gandalf, co tam? Geralt, jeszcze trochę i powinniśmy dotrzeć do drugiej wieży mroku. Dobra, to super. To powiedzcie nam, pani Gandalf Legolas, bo wy jesteście przewodnikami od tych wież mroku, tak? No tak. Gimli też, jak coś. Słuchajcie, ta druga wieża mroku, to gdzie ona się znajduje? Bo coś te klimaty, tak idziemy pełno wody, pełno wilgoci, co to kurde, i gdzie my idziemy, chłopaki? Bo teraz, Geralt, słuchaj. I ty, czarodzieju Michale. Michał, Geralt, słuchajcie. I wy, Ciri, i dziewczyny. Słuchajcie, teraz nie będzie tak łatwo, bo ta wieża znajduje się na środku takiego jeziora wielkiego. Na środku wielkiego jeziora się znajduje i kurczę, tam też znajdują się takie posągi magiczne wokół tej wieży, które strzegą tej wieży, i te posągi po prostu przeistaczają się w potwory morskie. Tych posągów jest po prostu 5, są dookoła wieży i każde z nich strzeże wejścia do głównej wieży. Więc my z Gandalfem tak sobie wymyśleliśmy, że może po prostu my z Gandalfem Gandalf zamrozi te posągi, a Michał i dziewczyny je po prostu spalą, a potem ja ich wysadzę w powietrze, a potem Michał poleci na samą górę po Milantir i po prostu, a przy okazji połupimy trochę komnaty na jakieś może artefakty nastaniemy, jakieś znajdziemy, jakieś precjoza, artefakty, no po prostu wiecie. Ale musimy wpierw te posągi, te murmury, te posągi, te potwory kamienne pokonać. W pierwszej kolejności Gandalf je zamrozi. Także Gandalf, do dzieła. Już jesteśmy na miejscu. A ty, czarodzieju Michale, osłaniaj nas dystansowo z grzbietu smoka. Osłaniaj nam tyły, dobrze? Dobrze, chłopaki. A, i Michał. Jakby przybyły jakieś posiłki latające do tej wieży, to kasuj, niszcz totalnie. Nie pierniczy, człowieku, nie przejmuj się. Kasuj, niszcz totalnie. Ja cię będę osłaniał jakby co łukiem. Moim bracie serca, bracie łuka. Luz, kochany, jedziemy z tematem. Gandalf, rób most. Wyczaruj nam dojście, wyczaruj nam most drewniany do wejścia do wieży i zamrażaj te posągi. A Triss, Yennefer i Malczu wysadzą je w powietrze. Dobrze, kochani, jedziemy z tematem. Ciśniemy równo. Kurde. I raz, dwa, trzy. Tworzenie mostu świętego. Amen odorime sancte sancte dupere. O Jezus, wszystko. Ty, ale fajny most zrobiłeś i to jeszcze marmurowy, kurde, i szeroki, rewelka. I jeszcze jakby co, patrzcie, ja na tym moście zrobiłem dla nas takie wieże strażnicze, magiczne, automatyczne. Co ty, Gandalf, to ty w Tower Defense się bawisz, kurde, człowieku, elegancko. Jakby co, możemy cofać się do bezpiecznego pola, tam gdzie są te wieże strażnicze moje i pole siłowe, tak? Także będziemy mogli na spokojnie przegrupowywać się i po prostu przemyśleć, odpocząć sobie i tam się zregenerować. A teraz uderzam w pierwszy posąg. O mur, manomani, kaldero, kołtel, santadria, maria, wintera! Pszu, poszło! Zamrożony! Szybko, rozwalajcie go! Jeb! Poszło!
Kolejny Gandalf, kolejny! Kolejny, jeszcze jeden! Jeszcze kolejny, jeszcze jeden! Gdzie jest? Kurde, wszystkie zniszczone! Proszę państwa, co się dzieje? Dobra, synek, ty idzie jakaś armia? Wiesz, tata, co? Coś leci. I to chyba jakieś kruki. To, synek, spal te kruki zakichane, synek, ja ci mówię, spal te kruki. My idziemy rozprawiać się z orkami w wieży, a ty spalaj te kruki i poleć po Milantir i spotykamy się na spokojnie potem na wieży się spotkamy na samym szczycie i potem się spotkamy, synek. Zejdziemy, my swoje zrobimy na górze, a ty po prostu ochraniaj nas dystansowo z powietrza i spotykamy się na moście. Ty, synek, po prostu pilnuj mostu, żeby nie był zniszczony. Dobrze? Dobrze, tato Geralcie. Dobrze, Gandalf. Dobrze, Legolas. Dobrze, dziewczyny. Kilkanaście minut później. Kurde, to jeszcze Nazgul jakiś leci. Jezus Maria, Nazgul. Jak ja się... Jak dasz radę Nazgula pokonać? Bez problemu. To są wypierdki mamuta przy moim majestacie smoczy. Jakby co, możemy zawsze przywołać moich towarzyszy smoczych. Magiczne smoki wsparcia. No to przywołuj, chłopie, bo to Nazgul jest potężny. To jedziemy z tematem, czarodzieju Michale. Jedziemy z tematem. Ella porobaja kaga kaga jomba! I ruszyła armia na czarodziejskich smogów prosto na Nazgula. Nazgul aż się wystraszył, proszę państwa. Co to za akcja była? Nazgul się wycofał z pola bitwy. Aż do tego stopnia się speniał niczym wojsko, no któreś tam. Ale po prostu Nazgul się wycofał. Urąbaliśmy mu obie ręce i speniał gościu, a smok Nazgula stracił cały ogon i dwie łapy. I w ten oto sposób potem czarodziej Michał rzucił potężny Doranrakan giga w kierunku Nazgula i Nazgul się spalił i spopielił. Proszę państwa, co to była za piękna akcja i akcja pod wieżą drugą mroku. Proszę państwa, a teraz... A teraz oto, w ten oto taki sposób wylądujemy na podnóża drugiej mrocznej wieży i czas na rozmowę z tatą Geraltem. Tato Geralcie, elegantko poszło. Spoko, synek, spoko. Synek, mamy ten Milantir i mamy jeszcze przy okazji jakieś naszyjniki magiczne tam były. Nie wiadomo co to, ale Gandalf mówi, że potężna moc i że można użyć do ochrony, jakby co, że pole siłowe robi wokół noszącego i nie są nasiągnięte te naszyjniki czarną magią. A ile tych naszyjników jest? Wiesz, synek, spokojnie dla każdego starczy. Masz, ten będzie twój, ten czerwony, ten będzie naszyjnik twój. One wytwarzają pole siłowe ochronne wokół danej osoby. Chronią przed strzałami, pociskami czarnej magii i przed mieczami i w ogóle i przed mrokiem. Załóż se, synek. Dzięki, tata, dzięki. Dobra, to lecimy dalej. Wszystko wzięliście, wszystko mamy? Tak jest, Geralt, tak jest. Wszystko mamy, Geralt, wszystko mamy. To super. To wiecie co? Wsadźmy te wszystkie rzeczy na nasz wózek, na nasz tobór i zawieźmy teraz te dwa Milantiry po prostu może do królestwa. Czy idziemy dalej? Wiesz co? Ja myślę, że możemy pójść dalej, bo po drodze mamy. Trzecia i czwarta i piąta wieża są bardzo po drodze. Dosłownie kilka dni drogi i będziemy po kolei zaliczać te wieże i będzie git, co nie?
I spoko. No i mi to pasi i git. Dziękuję. Dobrze. To do następnej wieży. Ku przygodzie. Czas na mroczne wieże mroku. Opowiadałem ja, czyli czarodziej Michał. Udział wzięli wszyscy jak leci. Zapraszam, ciąg dalszy nastąpi. To był 28 odcinek Wiedźmin Fantazja, opowiadanie wiedźmińskie, autorskie, panowskie. Wyprawa do drugiej wieży mroku. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszam.